w naszych spotkaniach z Chrystusem, w czasie Jego męki, w czasie nabożeństw gorzkich żali, przypatrujemy się kolejnym darom Ducha Świętego. I jak teolodzy w ciągu wieków różnie te dary klasyfikowali, łączyli je w grupy 3 i 4, albo tak jak prorok Izajasz, analizowali je w parach. I my idziemy za tym właśnie Izajaszowym proroctwem, który wymienia dary Ducha Świętego po dwa. I dziś dar umiejętności i bojaźni Bożej. Dar umiejętności jest jednym z takich trudnych darów, ponieważ trudno tak do końca wytłumaczyć, o co w nim chodzi. Ponieważ jest to dar Ducha Świętego, który współpracuje z naszym rozumem. I tak w ciągu wieków różnie ten dar nazywano. Darem umiejętności, darem wiedzy, darem wiadomości. Jest to połączenie światła naszego rozumu ze światłem wiary. To znaczy, odnajdujemy jakąś prawdę. Podpowiada nam tą prawdę nasz umysł, nasza natura. Ale znajdujemy jeszcze potwierdzenie tej prawdy w natchnieniu wiary. Jest to jakby pogłębienie jakiejś myśli. Ewentualnie można to jeszcze porównać do natchnienia, w którym nasze myślenie się zmienia. Powiem, że jest to dosyć trudny dar, żeby to wytłumaczyć tak w cudzysłowie na sucho. Więc przejdźmy od razu do postaci, którą będziemy analizować i która pokaże nam, czym jest dar umiejętności. Chciałbym, żebyśmy się przypatrzyli dzisiaj dwóm postaciom. Jedna postać pozytywna, druga postać negatywna. Jeden z apostołów, który współpracował z łaską Ducha Świętego, a drugi, który tego nie zrobił. Dwóch największych zdrajców Chrystusa. Ludzi, którzy, gdyby nie miłosierdzie Boże, powinni zostać strąceni do piekła. Święty Piotr i Judasz. Oby dwaj zdradzili Chrystusa. I trudno powiedzieć, który zrobił to bardziej perfidnie. Czy Piotr, czy Judasz? Piotr zarzekał się. Zarzekał się jeszcze w czasie ostatniej wieczerzy, że pójdzie z Chrystusem wszędzie. Nawet na krzyż. Piotr, który był w gronie ścisłym apostołów, to jego wraz z Jakubem i Janem Jezus wziął na górę Tabor i pokazał im się w pełni. To Piotra, Jakuba i Jana wziął do ogrodu oliwnego, aby patrzyli, jak się modli. I oto Piotr trzy razy zapiera się Jezusa. Mówi, nie znam tego człowieka. I drugi z apostołów, Judasz. Judasz, który jest bardzo zdemonizowaną postacią. Ale bardzo podoba mi się, co o Judaszu napisał ojciec święty Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu. Judasz byłby jednym z największych apostołów, większym niż Piotr, gdyby zaufał. Gdyby zaufał Bożemu miłosierdziu. I mamy moment krytyczny u tych dwóch apostołów. Pierwszy z nich Piotr, który zrozumiał to, że zdradził Chrystusa. I zapłakał. Wiedza ludzka połączyła się ze światłem wiary.
zobaczył swoją beznadzieję w sytuacji zdrady Jezusa. I do głowy przyszedł mu pomysł. Bóg jest miłosierny. Bóg przebacza. I przyszło światło wiary. Powiedzielibyśmy dar umiejętności, dar wiedzy przez Ducha Świętego. Tak, Bóg jest miłosierny. Piotr, stawiany dzisiaj na piedestale w Kościele, książę apostołów, następca, jego następcy są papieżami czy głowami Kościoła. W Piotrze widzimy, w jaki sposób Duch Święty, a dokładnie dar umiejętności, połączył się z wiedzą ludzką, czyli ze światłem rozumu. Druga postać, Judasz. Na swoje proste myślenie Judasz patrzył na swoje położenie tak. Zdradziłem Jezusa. Sprzedałem Go. Na światło rozumu odpowiedziało światło wiary. Bóg jest miłosierny. Ale Judasz nie współpracował z tą łaską. Odrzucił tą myśl. Nie uwierzył w miłosierdzie. I zrobił coś najgłupszego. Święty Ambroży pisze, że nie wie, który z działań Judasza, które z działań Judasza było głupsze. To, że sprzedał Jezusa, czy to, że się powiesił. Ale po dosyć długich przemyśleniach Ambroży dochodzi do wniosku, że jednak to, że się powiesił. Bo z perspektywy sprzedania Jezusa i tego, że bezpośrednio dopuścił do tego, żeby Chrystus oddał życie za ludzkość, można było prosić Boga o miłosierdzie. Możyło się jeszcze na tym świecie. Ale z perspektywy śmierci, samobójczej śmierci, świadomej samobójczej śmierci, na miłosierdzie już liczyć nie można. Stąd tak możemy zdefiniować dar umiejętności. Jest to natchnienie rozumu ludzkiego do myślenia w kategoriach Boga. Czyli nasze myślenie łączy się z myśleniem Boga i pojawia się pomysł. Ewentualnie nasze myślenie jest inne niż myślenie Boga. Wtedy musimy je skorygować. I drugi z darów Ducha Świętego, który chciałbym, żebyśmy się dzisiaj przyjrzeli, to bojaźń Boża. Bojaźń Boża, która funkcjonuje troszeczkę we współczesnym chrześcijaństwie, szczególnie na Zachodzie, w definicji świętego Tomasza z Akwinu. Strach przed Bogiem. Tak święty Tomasz definiuje bojaźń Bożą. Strach przed Bogiem. Strach przed sprawiedliwym Bogiem. Przepraszam. Strach przed sprawiedliwym Bogiem. I w tej perspektywie często patrzymy na bojaźń Bożą. Ale warto na bojaźń Bożą spojrzeć oczami ojców Kościoła. Bo podają bardzo piękne i bardzo dla nas dziwne definicje bojaźni Bożej. Święty Augustyn mówi, że jest to tęsknota za Bożym miłosierdziem. A święty Ambroży podaje definicję, która myślę jest trafieniem w sedno. Bojaźń Boża jest strachem przed zdradą przyjaciela. Jest takim odczuciem, w którym patrzę na Boga w perspektywie to jest mój odkupiciel. Nie wypada go zdradzać. I działanie Ducha, które pomaga wytrwać w tym postanowieniu. Przykładem bojaźni Bożej, osoby, która w ostatnich chwilach życia
otrzymała dar bojaźni Bożej i przez to dzisiaj jest czczona na ołtarzach. Jest święty dobry łotr. Tradycja polska nadała mu nawet imię Dyzma. Święty Dyzma dobry łotr. Patron diecezji przemyskiej. Ten, który wisi z Chrystusem obok na krzyżu i który mówi do Jezusa: wspomnij Panie, gdy przyjdziesz, wspomnij Panie na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Bojaźń Boża, czyli strach przed zbraniem przyjaciela. Dobry łotr zobaczył w Chrystusie przyjaciela i zobaczmy, o co go poprosił. Nie o to, żeby mu przebaczył. Nie o to, żeby go cudownie uzdrowił. Nie. Jeśli to jest mój przyjaciel i on idzie do krainy, do domu, w którym jest królem, to jeśli ten przyjaciel o mnie wspomni, to może będę mógł, tak jak ten syn marnotrawny, przyjść i chociaż zostać jego odźwiernym. Chociaż zostać tym przysłowiowym pucybutem. I obietnica Boga: dziś ze mną będziesz w raju. I z tej odpowiedzi Boga święty Ambroży wyciąga właśnie to patrzenie na bojaźń Bożą jako na strach przed przyjacielem, przed zdradą przyjaciela. Spróbujmy popatrzeć na Boga jako na naszego przyjaciela, którego nie warto zdradzać. I tak jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że dar męstwa i dar rozumu są ze sobą powiązane, tak samo te dwa dary, dar umiejętności i dar bojaźni Bożej, są ze sobą powiązane. Bo bojaźń Boża podpowiada nam: nie zdradzaj przyjaciela. A umiejętność pozwala nam wybrać, czyli skonfrontować nasze myślenie z myśleniem Boga, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której zdradzam mojego najlepszego przyjaciela, Jezusa Chrystusa, który jest Panem naszym. Amen.